Cześć wam, cześć moi drodzy, z tej strony Hudson i dzisiaj kontynuujemy rozgrywkę GTA 4. Kolejna misja od Vlada. No dalej mam to samo auto. Nagrywam w sumie jeden odcinek po drugim. Kurde, nie dadzą nawrócić. Dupłem w krawężnik? Zderzak mi lata, ku. Wjeżdżamy w znacznik. Iwan nie taki groźny. No jest barman, nie wiem jak on się nazywa. Kamrades. Hey, Mickey. Mickey. Glass of water. Glass of water. Co podać? Szklankę i wodę. Bang, bang, you are dead. Wake up, you moron. You got me. Come over here. Sit down. You remember Ivan? No. Guy you saw me talking to. This guy. This guy. Oh, yes. You guys had the little kiss. Very funny. What would you say if I told you he was going to rob your cousin? I'd say, what problem has he got with my cousin? Hold on. Hey. Hey, hey, gorgeous. No, I can't talk right now. What are you wearing? No, I mean underneath it. Great. Listen, I'll call you back, huh? Sorry. Who was that? Never you mind. Was it Ivan? Ooh, that's funny. You know, for a damn yokel, you're a very funny guy. Yes, and for an annoying dick, you're really an annoying dick. It's a real shame, then, that I am the guy with the powerful friends, and you're the little punk whose only friends is some fat weasel who drives a fucking cab! So, why is Ivan going to rob my cousin? Because I want you to kill him. What? He's angered Mikhail, Mr. Faust. Offended him. He think he's stealing some paperwork from her mom. You catch him and kill him. Then we say it was just a robbery that failed. And what if I say I don't want to be your hitman? Then Mr. Faustin will be very angry with you and your cousin. Ciężka rozkmina. Okay. I knew we would understand each other once I put it in this simple way. Now! Go wait for him by the car depot. No, o, telefon. Nie ma Lori dzwoni. Hey, gorgeous, yeah. Where were we? Okay, now listen. Let's talk about tonight. No i co? No to jedziemy do Romana. Autem bez drzwi. Ups. I bez światła, bez kierunkowskazu już. Pędzikiem, pędzimy. Co tam u Romana będzie? Iwan ucieka. To było piękne. Użyj hamulca przy wchodzeniu zakręt. No właśnie było, mieliśmy kurde przed chwilą. Kajon jedzie tam. Ech. Nie jest chyba najlepsza fura do pościgu. Jedź! O, rety kotlety. Ach, jakie drifty. Gdzie ten typo? Aha. Jest chyba na górze. Po rusztowaniu. Trzeba go ścigać. Gaci. Drabina. Ale drabina. Jak się było drabina? Fy. Fy. Man, I'm starting to sweat. Shit. E.
Robił mnie. Vlad don't like you no more, man. He's nothing in this town. Don't do this for him. I thought everyone in this country was fat and slow. Gruby i wolny. O, przeskoczył z dachu na dach. Gonić go, braci. I siup. Lecę, bo chcę. Zeskoczył. Kończył ci się da. O i spadł. Okej, to jest ta chwila, gdzie możemy zdecydować, czy gościu ma żyć, czy też nie. W końcu w ten go chcę wrobić, nie? Pomożemy mu, bo jesteśmy dobrym człowiekiem. Moniko, to jest good, to jest dobry gość. You can't be all bad. Stay out of Hove Beach. Thank you. You won't regret this, man. I am out of here. Wanted to leave panorama. Get away from all these people from back home. Get into the real America. You're never gonna see me around here again. I owe you my life, man. You're good, man. You're good, man. Thank you. Niech se żyje. To co, teraz trzeba jakoś wrócić. Są schody. No, dzwonimy do typa. Lada. You won't be seeing your boyfriend Ivan no more. Oh, are you going to miss him? No, I'm not. I'm getting enough pussy at the moment. I tell you, it's so much better if women already have a man. Because you don't have to deal with all this shit all day. Take Mallory, for example. Fuck you! You say this to my face and I will break you! No. O, to jest drabinka. A co my sobie zejdziemy? Kurde, teraz poprzednio był dłuższy, śnieg teraz będzie krótszy. Fy. Zjechaliśmy sobie dalej. Na poziom asfaltu. O, pan władza. Dzień dobry, panie władzo. Broni służyć. No. I ja tutaj zakończymy ten odcinek. No, mamy teraz misję u Romana. Wiesz, to już jest ta misja, gdzie będziemy Vlada wykańczyć. Nie wiem, zobaczymy. Na razie to było na tyle. Dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie, pa, pa.